Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny odcinek z serii Kronik Mertany. Ślisko ręki gryzie łapę, albo glebę bardziej, łapę, no, liże łapę, gryzie glebę. Przyprowadziłem go do strażników tam wyżej koło, koło strażnicy, no i pomogli mi trochę. 600 punktów doświadczenia za niego dostałem, także sporo, jakieś tam ciężki sztylet bodajże z niego wyleciał i trochę złota, także nic specjalnego. No ale 600 punktów doświadczenia to 600 punktów doświadczenia, także jestem zadowolony. Czy ten Veigar cały jest? Uciekam. O cholera! Ale jak on tak szybko to zrobił? Ja zdążyłem się tylko obrócić, a on już dwa gongi mi sprzedał. To nie było, że jednym strzałem mnie jebnął. A nie, dobra, bo ja miałem mniej życia. Muszę tego Veigara poszukać. To zabolało, szczerze. Nie no, nie będziemy się tutaj teraz bawić wbijanie tego przynajmniej dziadostwa, bo ten gościu nas po prostu klepnie, no jest zbyt silny. Jak na ten etap gry, albo przynajmniej jak na ten pancerz, jest zbyt silny. Ten pancerz to jest po prostu dno i no nic dobrego z tego nie wynika, nie? Że go noszę. Dobra, jeszcze raz. Veigar. On coś mówił, nocny patrol. Szukając, no, chcę by Veigar wypuścił jednego. Po rozmowie wyglądało jakby to nie był pierwszy taki przypadek. W dzielnicy Biedoty chyba niczego więcej nie znajdę. Czas wracać do Veigara. To jeszcze raz, bo tutaj mówię, to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby tłukł się z ludźmi na łuki. Ja sobie jeszcze trochę się rozwinę w tym temacie i wtedy będę mógł trzepać równo tych wszystkich gości. A na tym moście to kto stoi? Veigar chyba właśnie. No właśnie. Jest i on. Chwila. Wiedziałem, że zaśmierdniesz. Tak jak mówiłem, nie zbliża się. I mów, jak patrol? Jakiś podejrzany osobnik chciał z tobą pogadać. Kto? Nie wiem, nie przedstawił się. Masz załatwić zwolnienie jednego z jego ludzi. Jasne. No to wiem, o kogo chodzi. Zrobisz to? Młody, nie interesuj się tym. Lepiej skończ składać raport, bo to w straży jedna z najważniejszych czynności. Ten ktoś stwierdził, że jak nie ma się zahartowanego organizmu, to nie powinno się przebywać za długo w tej dzielnicy. Dobrze, to gdzie teraz? Słuchaj, to idziemy do... Co to jest najbliżej? Kapliczka Danosa, Kościół Innosa... Dobra, idziemy po kolei. Kościoła Innosa. Jasne, za mną. Idziemy po kolei. Kapliczka Danosa to będzie tam, gdzie ten mag wody przemawiał. Kościół Innosa to jest to, co idziemy tutaj w górę i zaraz jesteśmy tak naprawdę. Także mniej więcej już tu ogarniam, co jest 5. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie. Proszę. Ja tu tak zarabiam fortunę. Ale gościu, co tam w ogóle wyrabia sobie? Dobra, to nie jest czas na lurkowanie po mieście. Bo... No... Nie z tym pancerzem.
Dum, 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 dum. A co to się tu dzieje, obywatelu? Dobry wieczór, obywatelu. Co? O, dobry wieczór. Czy dobranoc nawet? Z kim mam przyjemność? Ze strażą. Patrolujemy miasto, czyli innymi słowy szukamy ludzi, którzy zamiast spać robią coś wbrew prawu. W takim razie nie będę wam przeszkadzał. Tutaj nie ma nikogo takiego. Nie? Nie, gdzieżby? Widzicie kogoś, kto robiłby coś nielegalnego? Ja? Nie. To po co się tłumaczysz? Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mógłbym zobaczyć, co tam czytasz? Mógłbym zobaczyć, co tam czytasz? Co? Ale to są jakieś pierdoły. Nie warto sobie nimi zaprzątać głowy. Myślę, że ocenię to sam. Nalegam. Ale to tylko romansidło zwykłe. Po prostu czasami lubię się zorientować, czym ta moja żona się fascynuje. Nic ciekawego dla prawdziwych mężczyzn. Całe dzieło na jednej kartce papieru? Nawet jak na romansidło to trochę mało. Proszę mi to dać. Nie, nie dam. O! Ale mi szlaga sprzedał! Veigar, bierz go, bierz go! Bo ja mam mało życia! Ja sobie pozwolę wypić co nieco. Albo zjeść. Oni sobie trochę potańczą. O tak! Dobra, Veigar. Ale on potrafi jemnąć 200 doświadczenia. Niczego tu nie znajdę. Co ty żeś mi tutaj za notatkę sprzedał, co? Kurde, rumu miałem nie pić. Odnowienie many, aha, no dobra, no ale ja chciałem poszukać po tych, po kategoriach. Wiadomość od gońca. Lista kosztowności? O, właśnie. Kościół i nosa miasto. Nie wiem, czy w nocy ktoś tego pilnuje. Jeśli tak, to najpierw się pozwolę. Mój łeb. Gościu! Chwila. Ciekawe to romansidło. Pełne cennych przedmiotów i pozbywania się świadków. To nie tak. Mogę wszystko wytłumaczyć. Wytłumaczysz się w koszarach. Wytłumaczysz w koszarach. Słucham? Przesłuchanie, ale... Nie ma żadnych ale. Dotrzesz tam o własnych siłach, czy ktoś ma ci pomóc? To na pewno jest konieczne? Przecież zwykła kartka nie jest powodem do przesłuchiwania niewinnego obywatela. Czy jesteś taki niewinny, to się dopiero okaże. Jazda mi stąd, jutro chcę przeczytać protokół z twojego zeznania. Dobrze, spokojnie, pójdę. Tylko, że... Zaraz zacznie mnie nosić. Idę już, idę! No i króciutko! Mogłeś go najpierw podpytać. Tak naprawdę nie wiemy, czy ma jakieś ciekawe informacje. Jak zmarnujesz czas chłopaków, to możesz mieć problemy w przyszłości. Trudno! Poradzę sobie z nimi. Odważny jesteś. Rozumiem nie bać się wrogów na zewnątrz, ale nie przejmować się wrogami udającymi przyjaciół, to już zakrawa o szaleństwo. Możliwe. Liczę, że jakoś mi się upiecze. Dobrze, to gdzie teraz? Co tu jest w sumie blisko? Siedziba magów? Gildia kupiecka? Dobra, chodźmy po kolei. Siedziby magów. Jasne, za mną. Trochę mi przyspilił, kurde, tego życia jednak mimo wszystko. Mimo, że tego życia mamy coraz więcej, gdzieś tam jakieś potki się zdarzą, tu jakieś zbilansowana dietka, to trochę jednak łupią. No, tutaj blisko. Aha, co tu się dzieje? Kaspar? Hej, a co to za nocne pokazy? O, dobry wieczór. To takie tam... Nic groźnego, proszę mi wierzyć. Poza tym, nawet jakbym coś podpalił, to przecież zaraz obok mieszkają magowie. Opanowaliby sytuację. Właśnie, magowie. Można by odnieść wrażenie, że to jakaś prowokacja.
Albo nawet próba ataku na magów. O to. A kto byłby tak głupi, żeby zaatakować magów? Na pewno nie ja. Ja w każdym razie nie robię niczego złego. Wydaje mi się, że nie mówisz wszystkiego. Złudne wrażenie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. No nie wydaje mi się. Inne wrażenie. Stanowczo nalegam, byś powiedział mi, co tu się dzieje. Ale... Żadnych ale. Inaczej będę zmuszony do bardziej dosadnej interwencji. Chodzi o to, że od zawsze chciałem zostać magiem. Od dzieciństwa. Odkąd do miasta przyjechał jeden i pokazywał dzieciom różne sztuczki. Strzelał takimi różnymi gwiazdkami w powietrze. Dym z jego fajki układał się w różne kształty. I jeszcze miał taki fajny szpiczasty kapelusz. Gandalf. Nie patrz tak. Wiem, że tutejsi magowie nie noszą kapeluszy. On był z bardzo daleka. Mówił, że zgubił się w poszukiwaniu jakiegoś złodzieja, czy tam włamywacza. No to mówię, Gandalf. Rzeczy, proszę. Ostatnio kupiłem sobie takie zwoje u wędrownego handlarza. Trochę się nimi pobawiłem i odkryłem, że nie idzie mi z nimi tak źle. Wyobrażasz sobie? Tyle lat marzeń, snów. A tu proszę, faktycznie potrafię się nimi posługiwać. Tak, widziałem, szło ci wyśmienicie. Oj, szczegóły dopieszczę u magów, kiedy już mnie przyjmą do siebie. Właśnie dlatego tu stoję. Może dzięki temu zauważą drzemiący we mnie potencjał. Śmiem twierdzić, że w nocy magowie śpią i nie wypatrują potencjału wśród przypadkowych ludzi. W takim razie, co mam zrobić? Idź do klasztoru. Idź do klasztoru. Myślisz, że mnie wpuszczą? Nie wiem, to zależy od ciebie. Musisz się postarać. Dobra, idę. Dzięki za pomysł. Spoko, byku. Hola, w nocy poza miastem jest niebezpiecznie. Idź rano, a teraz wróć do domu i się prześpi. Do czarowania potrzeba sił. Skoro mówi to strażnik miejski, to się dostosuje. Trzymaj za mnie kciuki. Do zobaczenia. A no, dobra. Sprowadzać magom na głowę jakichś nieopierzonych marzycieli? Cóż, oby się nie dowiedzieli, że to ty go przysyłasz. Przysyłam? To była tylko sugestia. Nie wiesz, jak te sugestie zinterpretują magowie. Tyle dobrze, że się nie przedstawiłeś, więc jak się ześlą, to może uda ci się wyjść ze sprawy cało. A jakbyś chciał już wracać, nie ma problemu. Zmierzyłeś się z wystarczającą ilością wyzwań, żebyśmy mogli zdać odpowiedni raport Rodrichowi. Rozumiem. Dobrze, to gdzie teraz? Po kolei. Do kaplicy Adanosa. Jasne, za mną. Idziemy robić dalej, patrol. Zresztą nie wiem, co mu tak przeszkadza to, co robię. Jak dla mnie te wybory nie są takie głupie wcale. Rozwiązuje sprawę jak trzeba. Nie chcę się z gościem, na przykład z tamtym pierwszym, nie chciałbym się dyskutować. Czy on jest rzeczywiście winny, czy niewinny? Niech idzie do koszar, niech go przesłuchują. Oni są od tego. Veigar trochę oberwał. Kto ci to powiedział? A, nareszcie na kogoś trafiłem. Mieli jednak rację, jak mówili, że w nocy trudno kogoś znaleźć. Ale oto jesteście wy! Wspaniale! Należycie do straży, tak? Patrolujecie? Zgadza się. Dobrze, dobrze! Rozumiem, że jesteście trochę zajęci, ale czy znaleźlibyście chwilę, by porozmawiać o bogach? Kurwa, kocia wiara. Byle szybko. Ach, ależ tych informacji nie da się przekazywać szybko. Wpajanie nauk zawsze trochę trwa. Inaczej nie odczujesz satysfakcji rozwoju intelektualnego. Zacznijmy od tego, że wszystko, co do tej pory usłyszałeś o bogach, to nieprawda! Inos, Beliar i Adanos nie są osobnymi bytami, lecz jednym, ukazującym się pod trzema postaciami. Stanowi to główny dowód na doskonałość tej istoty. Zdolność do okazywania całego spektrum emocji, panowanie zarówno nad światłem, jak i mrokiem oraz umiejętność osiągania pomiędzy nimi kompromisu. To coś obcego nam, ludziom. Wszyscy jesteśmy albo dobrzy, albo źli. Nie potrafimy być raz tacy, a raz tacy. Nasza dusza jest taka, jaką ją stworzono i nic na to nie poradzimy. Jedynie ci, którzy prawdziwie otworzą swe oczy, mają szansę dostąpić zaszczytu spotkania Boga
mimo posiadania ułomnej duszy pełnej zła. A jeśli ktoś urodził się dobry? Nie nam o tym decydować. Coś, co my będziemy uważać za dobre, w oczach bogów może być obrazą przeciwko naturze. Młodzi pewnie nie zrozumieją tego od razu. Jednak naszym obowiązkiem jest próbować postępować tak, jak chce wszechbyt. I pamiętaj, mimo że Innos, Adanos i Beliar potrafią koegzystować w jednej istocie, to nie znaczy, że ty też jesteś do tego zdolny. Czy dostrzegasz już prawdę? Czy twoje oczy otwarły się na prawdziwą naturę wszechrzeczy? A może potrzebujesz wsparcia w dążeniu do światłości? Dokładne informacje o pracy nad własnym charakterem znajdziesz w najnowszej powieści kapłana Tarla, zatytułowanej Wieża. I nabyć ją możesz... Dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. Ale nie jestem zainteresowany. Jak to? Wykonałeś już pierwszy krok. Otwarłeś się na moje słowa. Teraz... Teraz proszę się oddalić, zanim nałożę na ciebie grzywnę za utrudnianie pracy strażnikowi. Ale... Ale proszę otworzyć się na głoszoną przeze mnie prawdę. Jeszcze parę słów i wszystkie pieniądze, jakie mógłbyś przeznaczyć na nawracanie ludzi, pójdą na spłacanie grzywny. W takim razie do widzenia. Znajdę kogoś o umyśle lotniejszym niż umysł strażnika. Kogoś, kto ma posłuch wśród ludzi. To ja może już wskażę drogę do kapitana straży. Żegnam! Dobrze, krótko z nim. Dobrze, że się go pozbyłeś. Jakby magowie się dowiedzieli, że gadamy z heretykami, to mielibyśmy przewalone. Zgadzam się, ale przyznasz, że jego oferta brzmiała bardzo kusząco. Powieść kapłana Tarla, Wieża. Sam tytuł robi wrażenie. Widzę, że poczucie humoru nie opuszcza cię nawet na służbie. Dobrze, to gdzie teraz? No, to idziemy teraz do... Dzielnicy Rzemieślników. Do Dzielnicy Rzemieślników. Jasne, za mną. Dobrze, się trochę pośmiać możemy. Dzielnica Rzemieślników jest gdzieś tutaj zaraz. No tutaj mamy chyba rzemieślniczą, albo tu, a tutaj. Panowie strażnicy, nie poratowalibyście złotkiem biednego kaleki? Kaleki? W którym miejscu? Cóż, raczej nie pokazuję tego miejsca publicznie. To jak będzie? Nie żądam przecież wiele, kilka sztuk wystarczy. Cóż, nie zostałem upoważniony do wręczania jałmużn. Przykro mi. Ale królu, złoty, przecie to nic takiego. Daj 2 złote! Żony za to głowy nie urwie, a będziesz mieć za sobą dobry uczynek dnia, nocy, doby, o! Nie wolałbyś jakoś zarobić? A kto by chciał zatrudnić takiego kalekę jak ja? Ja nikomu nie jestem potrzebny, tylko bym przeszkadzał. Pytałeś gdzieś? Jakbyś zatrudnił się w porcie, to nieźle byś zarobił, a jeszcze miałbyś blisko do karczm. Kto wie, może twój szef opłaciłby ci w którejś pokój. Ta, a niby kto tak robi? Zaraz bym do niego podszedł. Oj, nie wiem, może w stoczni? Za budowę nowych okrętów płaci teraz król, czyli wypłata pewna, a za dobrą pracę mógłbyś dostać premię w postaci dachu nad głową. Ja bym miał pracować? W stoczni? Czyli musiałbym machać młotkiem, piłą i jeszcze pewnie nosić ciężkie deski. Przecież to jest męczące. Jak każda uczciwa praca. Ale miałbyś przynajmniej satysfakcję, no i tyle grosza w kieszeni, że nie musiałbyś żebrać. Tam, podziękuję za taką ofertę. Niech inni się męczą, nie będę im przeszkadzał. Typowy 500+. Bez pracy nie ma koła, czy nie robię? Słucham. Nie mam zamiaru dawać pieniędzy komuś, kto nie chce nawet kiwnąć palcem dla poprawy własnej sytuacji. Tyle w temacie, dziękuję. Panie, tak do kaleki mówić? Zero szacunku. Pewnie myślisz, że jestem jakimś śmieciem, że nie warto na mnie tracić czasu, co? Tak, dokładnie. Do wyłudzania pieniędzy i przepuszczania ich w karczmie to pierwszy,
ale żeby sobie na nie uczciwie zarobić, to nie, nie, bo za trudno. Tak, tak, ulżyło ci? Mogę iść szukać dobrych ludzi, którzy potrafią okazać innym szacunek i trochę kultury? Owszem, żegnam. No i krótko. Bardzo dobrze, Marvin. Z takimi darmozjadami trzeba stanowczo. Niech wie, że straż jest od pilnowania porządku, a nie od wspierania patologii. Jeśli coś zmaluje, to się nie przejmuj. Już my go przetrenujemy. Istotnie. Tak pracowita osoba na pewno wymyśli jakąś wyrafinowaną zemstę. Nigdy nie wiesz. Może nas bardzo zaskoczy. Dobrze, to gdzie teraz? Do Gildii Kupieckiej. Jasne, za mną. Robimy wszystko, bo te punkty doświadczenia są jakieś zawsze, więc warto to by było tutaj gdzieś sobie wbijać. Na końcu do lichwiarza pójdziemy. Chociaż trochę głupio zrobiłem, bo tutaj Gildia Kupiecka jest blisko tego, ale dobra, będzie tak, że możemy wracać, to może nas przeteleportuje czy coś. Proszę mi pomóc! Ten namolny typ nie chce mi dać spokoju! Łazi za mną, stoi całymi dniami pod oknem, serenady śpiewa, oszaleć można! Ależ moja piękna łabędzico, jakiś to demon w ciebie wstąpił, że zaczęło ci to przeszkadzać. Żaden! Po prostu mam już tego dość! Nie wyjdę za ciebie i koniec! Powoli. Czy w wyniku tego napastowania poniosła pani jakieś szkody? Nigdy jej nawet nie dotknąłem. Ja stosuję wyrafinowane metody. Ja nie pcham się z łapami jak jakiś prymityw. Za kogo mnie pan władza uważa? A może trzeba było dotknąć? W takim razie żadne przestępstwo nie miało miejsca. Granie serenad pod oknem nie jest przestępstwem, więc sprawa jest do załatwienia między państwem. Proszę nie angażować w to straży. Słucham? Zgłoszę to pana przełożonemu. O której godzinie grał? O 3:00 po południu. W takim razie nawet naruszenie ciszy nocnej nie miało miejsca. Proszę się rozejść. Widzisz, orlico moja? Nie powinnaś odbierać moich awansów jako czegoś złego. Chodźmy do karczmy. Napijemy się porządnego wina. Porozmawiamy o wyższości kultury Archolos nad kulturą Korinis. Nie, dziękuję. Wolę sobie w spokoju pospać. Ależ kaczuszko. Tragedia. Tragedia. Wiesz, faktycznie, póki co nie zrobił nic złego. Ale takie pobłażanie może go zachęcić do czegoś gorszego niż śpiewanie serenad pod oknem. Widziałeś go? Nie zrobi niczego, co wymagałoby naszej interwencji. Cóż, skoro tak się znasz na ludziach, to będziesz dla nas cennym nabytkiem. Dobrze, to gdzie teraz? No to jest... Aj! Miałem jeszcze willę... Willę Volkera zrobić. Chwila. Dobra, nieważne. Kij z tą willą Volkera. Trochę doświadczenia nam ucieknie, ale kij. Bo nie zapisywałem, także nie będę się teraz cofał o 20 minut nagrania, żeby... Żeby się cofnąć po prostu. Jesteśmy. Dziękuję za wspólny patrol. Teraz idź się przespać, a rano pójdziemy do Rodericha i złożymy mu raport. Tak jest. Aha, ostatnia uwaga. Zauważyłem, że pomału nabierasz tego oficjalnego stylu rozmawiania z mieszkańcami. Pamiętaj tylko, że w oficjalnych sytuacjach nie mówić im na ty. Albo bądź całkiem swobodny, albo całkiem oficjalny. Nie mieszaj tego, bo brzmi to mało profesjonalnie. Dobra. Postaram się. No, to do jutra. Dobra, dobra. Koszary, tutaj jakieś, może tutaj coś będzie do spania. Stół alchemiczny.
Co jest? Ej, co jest? Patrzcie! Jaki glitch! O ja! O mój Boże, co tu się stało? Ja w to nie wierzę, co tu się stało? Jakaś woda w ogóle, ale tu zero wody jest. O, masakra. Zarobiste są te glisze, co niektóre, naprawdę. Patrzcie, to się teraz nie schowa. Ej. Ej, ej, gra mi się pieprzy. Co jest do cholery jasnej? A było tak spoko przez chwilę. Znaczy przez te 15 czy 20 godzin, które gramy dopiero. Ej, no patrzcie. Ej, ja pierdziu! Nie wierzę w to. Bo nie wierzę, co się stało w tym momencie. O, masakra. Dlatego warto zapisywać co jakiś czas, nie? No jakieś w ogóle wody, tu bieganie. Nie, jest źle. Czasami. Przynajmniej. Nie, no powiem tak. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego błędu u nikogo, kogo gdzieś tam oglądałem, Gotika nawet. No nie widziałem tego typu błędów. Ale jednak gdzieś tam się zaczaił. Panie Roderich, melduję, że prowadziłem w nocy patrol. Melduję, że przeprowadziłem w nocy patrol. Były problemy? Pod gildią kupiecką jakiś mężczyzna zalecał się do kobiety. Nie stwierdziłem popełnienia przestępstwa, więc odeszliśmy. Przy siedzibie magów jakiś mężczyzna próbował swoich umiejętności w czarowaniu. Poleciłem mu udać się do klasztoru, żeby nie przeszkadzał śpiącym mieszkańcom. Spotkaliśmy obywatela, który miał okraść kościół Innosa. Wysłałem go tutaj, żeby złożył odpowiednie zeznanie. Mam nadzieję, że nie zmarnował niczyjego czasu. Spotkaliśmy żebraka. Chciałem go przekonać, że powinien iść do pracy, ale okazał się zwykłym nierobem i darmozjadem. Przy kaplicy Adanosa podszedł do nas jakiś samozwańczy kaznodzieja. Chwilę bredził coś o bogach, a potem odszedł na moją prośbę. Jeśli chodzi o biedną dzielnicę w porcie... Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak, jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. Dobrze. Veigar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. W niektórych przypadkach może podjąłbym inną decyzję, ale nie popełniłeś żadnych rażących błędów. Czekaj. Aha, bo ja chcę dołączyć ogólnie do gildii kupieckiej, ale to muszę zobaczyć, gdzie jest ten taki pas powiedzenie sobie stop. Miasto w ogniu, dom pierwszy. Wykonałem wszystkie zlecone mi zadania.
Dowiodłeś swoich umiejętności w posługiwaniu się mieczem i kuszą. Udowodniłeś swoją zaradność, zdobywając oręż strażnika bez zwracania na siebie uwagi. Przeprowadziłeś patrol po mieście, dając jego mieszkańcom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dobra robota, chłopcze. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Co za tym idzie, dotarliśmy do ostatniego momentu, w którym jeszcze możesz się wycofać. Dlatego zapytam cię po raz ostatni. Jesteś pewny swojej decyzji? Chcesz zostać strażnikiem miejskim i służyć Archolos tak długo, jak będzie cię ono potrzebować, lub tak długo, jak będziesz w stanie mu służyć? Muszę to jeszcze przemyśleć. To brzmi na bardzo duże zobowiązanie. Chyba muszę to jeszcze przemyśleć. Dobrze, chłopcze. Jesteś jeszcze młody, dam ci trochę czasu na przemyślenie sprawy. Tylko nie zastanawiaj się zbyt długo. No to idziemy sobie stąd na razie. Zrobiliśmy to, co do nas należy tutaj. Czekajcie, żeby dostać się teraz... A to w tą stronę. Żeby dostać się do rzeźnika, to w tą stronę. Chcę sprawdzić, czy rzeczywiście mamy tu jakieś zadanie u niego, że możemy sobie na przykład przynieść dla niego ileś mięsa i wtedy on będzie happy. Slager. Ej, ty. Chcę dla ciebie pracować. Chcę dla ciebie pracować. Doprawdy? Dlaczego? Podobno zostanie czeladnikiem to najlepszy sposób, żeby się utrzymać. A, czyli chcesz być moim czeladnikiem. W porządku, przydałaby mi się pomoc. Widzisz, wisi nad nami wojna z orkami. Napływ uciekinierów, blokada towarów. Ogólnie ciężkie czasy. Jak wiadomo, ludzie w sytuacji kryzysowej kupują jedzenie na potęgę. Bogaci napychają swoje spiżarnie, a biedni wydają ostatnie oszczędności, żeby nie zostać w tyle. Powoli już nie nadążam z zamówieniami. To kiedy mogę zacząć? Chwila. Najpierw muszę zobaczyć, czy się do czegoś nadajesz. Wiesz coś o polowaniu? Potrafię nieźle walczyć bronią jednoręczną. Cóż, na drapieżniki to powinno wystarczyć. Albo głupich roślinożerców. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Dostałem zlecenie od pewnego zamożnego obywatela na kilka rodzajów mięsa. Masz, to ich lista. Przynieś mi je jak najszybciej, to zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Poczekaj, praca mięs. Praca dla rzeźnika. Lista mięs, o. Dzik, owca, krab. Szczypce kraba, nie mam kraba. Jeśli chodzi... No! Mięso owcy, jeszcze. Mam nadzieję, że nie poszedł... Proszę, mięso dzik... Świetnie! Ma... Póki co... Czekam na... Jeszcze szczypce mi brakują. Czeladnikiem mogę też zostać u kowala. A wiecie, kowalstwo też nie byłoby takie głupie, żeby zrobić. Tylko to może nie na tym okresie gry jeszcze. Sigrid? Ej, ty. Najpierw cię obił mnie. To twój pies? To twój pies? Ten stary kundel to przybłęda. Pewnie kiedyś był psem pasterskim na jednej z okolicznych farm, dlatego uparł się na pilnowanie moich owiec. Ale lepiej nie zbliżaj się do niego. Nie ufa obcym. Pimpek, gdzie... Pimpek! Duży Pimpek. Pomyślmy, co może ci zasmakować? Szczura? Nie. Nie. Lubi niemdźwiedzia. Też lubi.
Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie później. Dobra. Generalnie coś nam się tutaj urodziło. Pies zdaje się być najedzony. Później przy smakach lubi niedźwiedzia i ścierwojada. Spoko. To mamy tutaj zadanie z pieskiem. A spróbujmy zagadać i do Odgara. Chcę dla ciebie pracować. Chcę dla ciebie pracować. Co? Jak to? Czym? Podobno zostanie czyimś czeladnikiem jest najlepszym sposobem na szybki i uczciwy zarobek. Muszę porozmawiać z Matejem, kogo do mnie wysyła. Ale skoro już tu jesteś, dobrze, dam ci szansę. Dobrze ją wykorzystaj, bo nie lubię, gdy ktoś marnuje mój czas. W takim razie, co mam dla ciebie zrobić? Nie wiem, nie mam czasu na wymyślanie testów. Zaimponuj mi jakoś i tyle. Aha. Mam pewien pomysł. Mam tutaj bryłkę magicznej rudy. Magiczna ruda? Jak ją zdobyłeś? Przecież król rekwiruje każdą sztukę i zabiera ją na kontynent. Mam swoje sposoby. Cholera. Nawet dzięki tej jednej bryłce będę w stanie sprawdzić jej właściwości. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc o imponowaniu. Dobra robota, chłopcze. Jeśli tylko będziesz chciał, mogę cię przyjąć na czeladnika. Dobra, na razie z tym poczekajmy. Ale już zaimponowałem tu komuś, także... Praca dla rzeźnika na pewno. Praca dla kowala. To było jeszcze... O, łopata. Jeszcze u innych czeladników trzeba spróbować, bo może być tak, że u kogoś jeszcze będziemy mogli sobie dorobić trochę do budżetu. Pierwszym takim moim pomysłem... Zaraz, bo tutaj jest tak, bo... Nie Bodowin, tylko inny alchemik tutaj jest chyba, tak? Tylko on jest tam gdzieś chyba w tą stronę. Nie tu? Czekajcie, gdzieś tutaj on był chyba. Tutaj jest strażnicy są. A w tą stronę jak pójdę? Muszę się w ogóle przebranżowić na... Zbroję inną. Lepszą. Frida. Niszkasz może pracownika? Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń, a nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. Proszę, oto mój dokument. Proszę, mój dokument poświadczający obywatelstwo. Zobaczmy. No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To, co teraz powiem, musi pozostać między nami. Nie ma sprawy. Będę dyskretny. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice. Zwana babka. Nie lubię jej. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki tak nie sprawia zagrożenia, puty nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, straż w końcu by coś zrobiła. Dlaczego nie lubisz Alice? Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. Nie musisz wiedzieć. Ach, te baby. No dobra. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko gdzie ta Alice ma swój sklep w ogóle?
praca dla łuczarza. Alice ma sklep w porcie. Na tablicy ogłoszeń powinien znaleźć szczegółową informację, gdzie jest jej sklep. Dobra, no ale tutaj sobie zakończymy. I do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku z serii przygód Marvina, także na razie.